Nie odniosłeś się do nikogo? Tam nic nie pisało? Nie, tam nic ciekawego nie było właśnie, wiesz? Tam coś o jakichś tramwajach wodnych nawalał, że jakiś szlangbaum, to coś tam. Chwilę gadałem, tam parę rzeczy poczytałem, ale tam nuda na czacie. Możesz mieć rację. Teraz winę. Ale, no do inne, ale. Ale na tle perkusji. No dobra, no na tle perkusji. No. O, widzisz, o. Ale trzymaj te łaczki, no. Perkusisty, nie? Czekaj. To zagrać, to było, nie będzie na tle. Wiem, na zdjęciu nie widać. To nie, to tak nie działa. To tak nie działa, naprawdę. Czekaj. No uwaga. No. Jesteś za wysoko, wiesz? Co, niżej? Czekaj, czy co? Czekaj, wiesz co? Ja wejdę na drabinę. A. Nie będzie mi widać. Ja pierdolę. To jest zawiązania. Stop. O. Z tej perspektywy. No. A już nadajemy, ja pierdolę. Nie zdążyłem. Dobra, nadajemy. Rafał niestety wyłączył live'a, który miał iść. Teraz mamy zerową oglądalność, ale no dobra. Postawiam ten. W razie nie graj, proszę cię, nie graj, bo jeszcze to nie jestem gotowy na to. Tutaj. Granie może stać. O, mamy jedną osobę, witam. Dobry wieczór, panowie. No ale niestety Rafał wywalił kosmos live'a bez mojej zgody, wbrew mojej. O, prosimy wiedzy. Jak to się mówi? Zdetronizował live'a. Rafał. Myślę, że tak może być dobrze. Masz ten taki światło, takie na głowie? Co tak robiło? W aucie zostało. Ciemno? Ale ja spróbuję coś
proszę o ciszę! No, mamy 6 osób. O, widzisz. Ale opowiadaj, opowiadaj do nich, nie graj. No opowiadaj, to bo nie, jeszcze... gramy. Nie, gramy. A co gramy? Ja muszę, wiesz, podłączyć. To nie ma tak, że gramy. To tak nie działa. To ja gram. Nie, bo ja wtedy zwariuję. Nie, ja nie mogę tego słuchać. O, mikrofon działa? U mnie mikrofon zawsze działa. Nawet jak nie działa, to i tak działa. Po to jest mikrofon, żeby działać. Żeby nie działał, nie? Czekaj. Mam tu wodę swoją. No. W razie czego. Dobra. Niech ci nie zasycha w gardle. Tu postawię swój mikrofon. Efekty specjalne. Załóżmy. Czekaj, gdzie mam kostkę? Tu mam kostkę, dobra. Jest kostka. Jeszcze tu kable. Jeszcze jest kable. Z kablem. Gdzie on idzie? On idzie tu dobrze. To mi się już podoba. Jest bardzo fajnie. Witam wszystkich na drugim live. Niestety Rafał wyłączył, nie wiem po co. Masakra. Muszę popracować nad jego psychiką, żeby nie był taki wiecie jaki. Czekajcie. Czy mogę prosić o ciszę? Tak. Chwilowo. Nie, ale to, wiesz, transmisja już leci, więc... Co? Trzeba coś czymś wypełnić, wiesz. Nie trzeba. No nie było bo pusto. Masz, widzę, masz na trendstwo jakieś takie... Nie trzeba, naprawdę. Nic nie trzeba. No, ja, wiesz, trzymam rytm. Nie, trenuję rytm. Proszę o ciszę. No. Próba mikrofonu, dzień dobry. Rafał, zamachaj tam. Dobrze, włącz swój ten sprzęt. No, już włączony od... Włączony, dobrze. 10 minut. Bardzo dobrze. Myślę, że będzie dobrze, co? Tak. Jest klimat? Jest klimat. Wielki noc. Thank you.
czacie. Na czacie. Jeżeli wy w ogóle znacie heavy metal. Heavy metal. Suchodolski to był perkusista, a nie ten co na rytmie. No wierzcie, Suchodolski bardzo dobrze gra, ale Suchodolski bardzo się leni. A ja współpracuję z ludźmi, którzy się nie lenią, tylko grają. A w ogóle wyjątkowo muszę Rafała pochwalić. W tym kawałku bardzo dobrze grałeś. Moim zdaniem, jak ktoś mnie, ich troje, ja się poddaję może za troje. No troje? Tak, nas jest tylko dwoje, więc to nie mam nic wydajeć z troje. Cover Army niezwyciężony. Raz, dwa, trzy. Ja nie lubię armii, więc to była moja improwizacja, interpretacja. To był zespół.
był zespół antyarmia. Bo tak. Oni są przeciwko armii tak naprawdę. Ja nie lubię, bo to jest przewrotna nazwa. Komercja. No komercja. Tego właśnie nienawidzę. Komercja to już jest Kononowicz. To jest komercja. Więc nie mów tak. Komercja, to mnie właśnie irytuje. Tak. Tak śpiewał... Nagły atak spawacza. Nagły atak spawacza Oliroju. Tak. A ty startowałeś Oliroja. Mam to na ulotce. Nie wyprzesz się. Więc nie mów mi o komercji. Dobra. Pośmialiśmy się. Czekaj, teraz może coś takiego wolniejszego. Dobra. Jak wolniejszego to Metallica dla nie metalowców. To też komercja. To jest totalna komercja. Znaczy tej Metalliki nie mogę zagrać, bo ktoś mi rozwalił strunę. A. Bez tej struny będzie ciężko, ale spróbuję. Zagrajmy Rammsteina.
No, to była taka improwizacja Metaliki dla niemetalowców, bo to taka słaba Metalika. Taka Metalika. Dobra, co to też można? Kawałek pod tytułem... Pod tytułem może coś z piwnicy. Hemp polski. Wypierdalać. A to też może być. Tak, będzie. To na czasie w kampanii wyborcza jest, więc... Możemy grać. Koncert życzeń. No słuchajcie, tu na takim koncercie, jak my teraz gramy, był Krzysztof Kononowicz, naprawdę. I mam gdzieś lata po internecie, więc wszystko chodzi. Krzysiek miał lęk wysokości tu wejść, bo tu schodek musiał wejść wysoko. To wariacka muzyka jest. I się obraził, bo za głośno. Za głośno i za wariacko. Dobra, piwnica. Piwnica, kawałek. Kawałek? Jaki to kawałek? Wypij. Hymn polski. Baczność. Raz, dwa, trzy, cztery!